Państwu, Maciej Woźko, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce.pl. Minęła godzina 14, więc czas na codzienny wywiad gospodarczy telewizji w Polsce. Drodzy Państwo, emerytury są stałym elementem kampanii wyborczej, od kiedy pamiętam. Bywało, czego pewnie wielu z Państwa przypominać nie trzeba, że byli, a właściwie są politycy, którzy w kampanii wyborczej właśnie obiecywali nie podnosić wieku emerytalnego, a potem go podnieśli, albo tacy, którzy najpierw zachwalali bezpieczeństwo otwartych funduszy emerytalnych, a potem zasilili z tych funduszy budżet i załatali budżetową dziurę. Wydawało się, że to już przeszłość. Tymczasem dość wymienić jednym tchem emerytury stażowe, renty wdowie, w kwotę wolną do 60 tysięcy złotych, aż po zmiany choćby w płatnościach składki zdrowotnej. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców miała się zmienić. Najwyraźniej to chyba najbardziej klub Lewicy ma problem z dowiezieniem obietnic wyborczych, nie tylko dotyczących aborcji, ale też innych. Chciałoby się podwiedzieć, podobnie ma premier Donald Tusk. O tych obietnicach bez pokrycia, ale realizację których najpewniej przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, porozmawiam z byłą prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ekspertką zabezpieczenia społecznego, panią profesor Gertrudą Uścińską. Witam bardzo serdecznie. Witam pana studiu. Redaktora i witam państwa. Pani profesor, na początku lutego Sejm skierował do prac w komisji dwa projekty ustaw przewidujące wprowadzenie tak zwanych emerytur stażowych. Jeden z projektów przygotował Związek Solidarność, został zgłoszony jako projekt obywatelski. Drugi to dokument autorstwa klubu Lewicy. Oba projekty dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po grudniu 48, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn. Warto chyba jeszcze dodać, że prace nad emeryturami stażowymi trwają od kilku lat. Mają, czy miałyby dawać możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu ustalonej liczby lat, a nie ukończeniu danego roku życia. Jak zawsze diabeł tkwi jednak w szczegółach. W czym zatem, pani profesor, doszukiwać się problemu w tej sprawie? Myślę, że jednak trzeba powiedzieć tak, że mamy wiek 60-65 lat. Jako ten wiek powszechny, który otwiera prawo do emerytury. I może powiedzmy jeszcze w ten sposób, że oczywiście przez ostatnie lata udało się tak usprawnić i gospodarkę, i pobór składki na ubezpieczenie emerytalne, że pokryliśmy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawie 84% wydatków na emerytury i na inne świadczenia, ale też przedstawiliśmy niedawno światu prognozy demograficzne, krótko- i długookresowe, i jasno powiedzmy, że jednak będzie następowało obniżenie pokrycia składkami wydatków w systemie emerytalnym. Ono na pewno już w tym roku będzie poniżej 80% i będzie jeszcze mniejsze z powodów oczywistych, sytuacji demograficznej, dłuższego okresu wypłaty tych świadczeń, ponadto też coraz mniejszej liczby osób, które będą wchodziły na rynek pracy. Mając jak gdyby cały ten obraz uwarunkowań funkcjonowania systemu emerytalnego, te projekty, o których powiedział pan redaktor, to one przewidują, że faktycznie jest koncepcja, żeby około 1 000 000 osób w perspektywie 10 lat, kobiet przeciętnie w wieku 53, mężczyzn 58 lat, skorzystało z takiej z tego prawa, że przy stażu 35-40, ale dodajmy, że to jest składkowe, nieskładkowe i rolne, a więc to jest bardzo naprawdę liberalne podejście, przeszło na emeryturę. Najpierw odnieśmy się, jaki jest przeciętny w ogóle wiek przechodzenia na emeryturę, to znaczy staż, przepraszam, to jest 37 lat w przypadku mężczyzn, 34 w przypadku kobiet. Tutaj gdyby popatrzeć na taki aspekt już funkcjonowania tych emerytur stażowych, no to przecież my mówimy o systemie, który oparty jest na długości stażu, na wielkości opłaconych składek i tego, kiedy przechodzimy, nastąpiłoby daleko idące
obniżenie tych świadczeń emerytalnych i powiedzmy o skutkach finansowych, które liczyliśmy i do tego projektu, i do wcześniejszych projektów, o których mówił pan redaktor, to w perspektywie 10 lat tutaj wyraźnie widzimy, że te koszty by wynosiły około 50 miliardów złotych na te emerytury, ale także nie wpłynęłoby do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych około 37 miliardów złotych, czyli de facto saldo FUS-u pogorszyłoby się prawie o 87 miliardów złotych. To jest w ogromnym uproszczeniu. To jest wielki problem w ogóle, czy to są te czasy w XXI wieku na to, żeby dyskutować, żeby rozważać tego typu rozwiązania, kiedy tak naprawdę największym wyzwaniem jest, jak poprawiać sytuację zdrowotną, warunków pracy, wydłużać okres aktywności ekonomicznej, no bo system emerytalny jest wprost proporcjonalny od tego, jak tą część życia żeśmy spędzili, także z punktu widzenia dochodów, od których płacimy składki. Pani profesor mówi, że realnie dzisiaj ten staż przy przechodzeniu na emeryturę to jest 37-34 w przypadku kobiet. W ocenie skutków regulacji przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych do projektu Lewicy wskazano, że niebezpieczeństwo jest też poza oczywiście kosztami dla budżetu, ale też niebezpieczeństwo jest takie, że bardzo duża grupa osób przechodziłaby na emeryturę, uzyskując prawa do minimalnej lub zbliżone do emerytury minimalnej, czyli też bardzo niskie świadczenie. Tak, to jest też w tym, co powiedziałam, że nastąpiłoby obniżenie świadczenia przy tym właśnie wcześniejszym przejściu na tą emeryturę stażową i de facto w większości przypadków to by było rzeczywiście w granicach minimalnego świadczenia emerytalnego, co też oznacza, no, że z czasem następowałaby ta pauperyzacja i na pewno zapotrzebowanie na dodatkowe wsparcie w sektorze czy pomocy społecznej, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Tymczasem powinniśmy rzeczywiście zajmować się aktywizacją zawodową osób bądź w wieku emerytalnym, bądź zbliżających się do tego wieku, bo dziś rzeczywiście problemem, który widać już choćby w mediach społecznościowych, jest grupa pracowników 50+, którzy zaczynają mieć problem z zatrudnieniem czy utrzymaniem zatrudnienia w wielu branżach, w wielu zawodach. I to jest w ogóle jak gdyby kluczowe w tej chwili zadanie, a więc rynek pracy, tak, podejmowanie wszystkich działań, aby osoby w wieku przedemerytalnym, ale także po osiągnięciu tego w Polsce powszechnego wieku mogły kontynuować zatrudnienie, czy w dotychczasowej, czy w innej formie, bardziej nawet elastycznej, bo z wszystkich badań jasno wynika, że wpływa to i na dłuższe utrzymanie zdrowia, i zdrowia w sensie takim fizycznym i psychicznym. Po drugie, na pewno wyższa jest emerytura za każdy rok pracy i generalnie również przede wszystkim jest też to poczucie przynależności do wspólnoty, tak, przynależności do grupy zawodowej, a więc to wszystko ma jeszcze te walory, niekoniecznie też, które trzeba podawać w milionach czy miliardach. Pani profesor, jak mówimy o wysokości tych najniższych świadczeń emerytalnych, najniższych emerytur, cały czas mamy problem z tak zwanymi emeryturami groszowymi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pamiętam, mierzył się już z tym wyzwaniem podczas pani kadencji. Jak dowiedział się Portal Money, resort pracy sonduje dziś pomysł podniesienia emerytur groszowych do poziomu emerytury minimalnej. Emerytury groszowe, czyli takie, drodzy państwo, poniżej emerytury minimalnej, otrzymuje obecnie w Polsce około prawie 400 tysięcy osób. To jest ta polska specyfika, jak mówiła pani profesor, wypłacając 4 czy 40 groszy, czy nawet 4 czy 40 złotych emerytury, trzeba dopłacić za dokonanie przekazu pieniężnego około 10 zł, to po prostu robi się nieracjonalne też dla odbiorcy takiego świadczenia. Tak. Ja od wielu lat informuję o tym istotnym problemie dotyczącym warunków nabycia prawa do emerytury,
1999 roku, kiedy reformowaliśmy system emerytalny, właściwie nie były przewidziane skutki takie, że jeżeli ktoś opłaci jedną składkę, ma wiek, to właśnie nabywa prawo do emerytury. W 2009 roku pojawiły się pierwsze takie emerytury i one nie budziły prawie żadnego zainteresowania, ale z moich badań wynika, że od 2012, a od 2015 po prostu nasilają się takie świadczenia. One po prostu realizują to, co jest zadekretowane w ustawie o emeryturach i rentach. W 2016 roku jest przegląd emerytalny, w którym jasno pokazujemy, że należy zastopować realizację tego uprawnienia, w tym sensie, żeby zachować nabyte prawo, natomiast wprowadzić zasadę, pracujemy 5, 10, 15 lat i dopiero przechodzimy na emeryturę. Oczywiście gwarancja 20-25 lat opłacania składek dotyczy gwarancji emerytury minimalnej i to jest ok. Ale do dnia dzisiejszego ten problem nie jest rozwiązany. Czyli mamy de facto tych poniżej minimalnej emerytury, czyli dzisiaj w trakcie rozmowy poniżej 1780, prawie 400 tysięcy. Szacujemy, że do 2030 roku będzie już około 600 tysięcy. Oczywiście zdecydowana większość tych emerytur jest w granicach 700 zł, ale jest całkiem sporo tych poniżej 100 zł, poniżej 10 zł, ale także z tytułu tej jednej składki. I pytanie jest, co z tym zrobić? Należy po prostu wprowadzić odpowiedzialne zasady od stycznia najbliższego roku, na przykład, że otwieramy prawo do emerytury przy stażu 15-10 lat, natomiast te osoby, które już nabyły prawo, powinny je zachować, zachować też prawo do opieki zdrowotnej, natomiast trzeba usprawnić system wypłaty, dlatego że ten przekaz, jak powiedział pan redaktor, 10 zł, a tu przelewem idą 4 grosze, 10 groszy, 20 groszy. Natomiast kwestia teraz, żeby... Ale teraz jeszcze poddajmy pod dyskusję, czy to jest rzeczywiście zgodne z zasadami systemu ubezpieczenia społecznego, w której mówimy o wspólnocie, że gromadzimy składki, korzystają ci, którzy, gdzie zajdzie to ryzyko. Czy to jest zgodne, czy to nie jest sankcjonowanie też jazdy na gapę, pewnego rodzaju cwaniactwa, że przed wiekiem emerytalnym widzimy już, bo jest wiedza powszechna, że taka możliwość jest, żeby opłacić tą składkę za miesiąc czy jedną i jednak wnioskować o tą emeryturę. I czy to jest też odpowiedzialne z punktu widzenia tego, że na tą emeryturę jednak inne osoby pracują kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, a więc taki ruch techniczny, tak, on jednak pokazuje, że nie możemy chyba tak przejść do porządku dziennego i nagle tym osobom zagwarantować prawo do minimalnej emerytury bez wymaganych. O tej sprawiedliwości mówią też eksperci, komentując pomysł podniesienia groszówek do minimalnej emerytury, bo byłoby to zwyczajnie niesprawiedliwe. Niestety na dziś musimy kończyć. Z panią profesor, drodzy państwo, umówiłem się, że będziemy mieli okazję zapraszać ją częściej do wywiadów gospodarczych, bo tematów z pewnością sytuacja związana ze zmianami w systemie emerytalnym dostarczać nam będzie niejednokrotnie jeszcze. Bardzo serdecznie dziękuję bardzo za zaproszenie. Pani profesor Gertruda Uścińska, była prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, była moim i państwa gościem, a państwa zapraszam na kolejne programy telewizji w Polsce.